Siemanko, dawno mnie nie było, a to ze względu na pogody, jakie są w marcu. Znaczy byłem tu sobie, coś tam robiłem. Bloki mi już przywiezły, w sobotę zaczynamy stawiać, dlatego ja zajmuję się teraz jeszcze izolacją tutaj fundamentu, bloczków fundamentowych. I do tego używam takiej masy dwuskładnikowej Bostik. Jest tutaj 30 kilo. To jest właśnie dwuskładnikowa taka masa, którą rozrabiamy. To jest taki proszek i rozrabiamy ją mieszadłem. Z tego co tu widzę, jest to niemiecki produkt. Hydroizolacja pionowa podziemnych części budynków, takie jak fundamenty, płyty fundamentowe, piwnice, garaże i tym podobne. Jest to masa bezrozpuszczalnikowa, uszczelniająca jakieś tam rysy właśnie w takich fundamentach, w takich bloczkach. Ja już na raz ją położyłem. Tak widać, ona jest taka twarda. Ona jest brązowa, a później ciemnieje na czarno i tyle. Ja sobie zacząłem, już położyłem, trochę przód mi został na raz, bo będę kładł to na dwa razy. I jeszcze powiem takie coś. Zawsze myślałem, zanim zacząłem budowę, że taki desterbi to wystarczy na ten budynek, znaczy na ogólnie na izolację fundamentów. I jak zaczynałem w listopadzie i pomalowałem te bloczki, to na wiosnę to już wszystko podchodziło i czytając różne fora, właśnie dostrzegłem, że jest coś takiego właśnie jak masa nakładana pacą do izolacji, a desterbit to się nadaje tylko na grunt tego, tak? Czyli najpierw desterbit, później dopiero to. Z tego co widzę, to już fajnie wygląda. Tutaj, tak mówię, tam sobie zacząłem, teraz będę kończył na pierwszy raz przód ten. Właśnie tak wygląda po desterbicie ściana. A pokażę wam właśnie, jak, jeżeli to widać dobrze, a pokażę wam jeszcze, jak wygląda właśnie po tym. To jest zupełnie inaczej. Wszystkie te rysy są pozakrywane tą masą. Nie widać tego, nie przepuści to wody, to też pod jakimś tam ciśnieniem oddziaływuje. Ja sobie teraz przed nałożeniem czyszczę, bo te ściany, żeby tego piachu, bo trochę padało, całe te ściany sobie wyczyszczę w ten sposób. Dół, jadę z tamtej strony i nakładam, pokazuję wam. Ja już sobie to wyczyściłem. Teraz pokażę wam, jak to wygląda. Polecam sobie założyć rękawiczki gumowe, bo wcześniej nie miałem i później był wielki problem, nawet z rozpuszczalnikiem to nie chciało schodzić. Jeszcze jak pod paznokcie powchodziło, to już w ogóle. Proszek, jak widać, trochę rozsypany, bo ja to zamawiałem na internecie. Masa trochę, już rozumiem. I wam pokazuję, bo tu są jakby dwa wiadra i w jednym jest proszek, a w drugim jest masa i właśnie i to drugie wiadro widocznie pękło. I tak to jest z wysyłkami. I tu na to jest tak jakby właśnie drugie wiadro. W ten sposób. Tylko że ono pękło. Ale ja sobie z tym poradzę.
za wiadro takie 30 kilo zapłaciłem 220 zł. Jakbyście chcieli wiedzieć cenę. I tak, stopniowo dajemy tego proszku do tego, żeby się nie porobiły grudy. Mamy rozrywany. No to wygląda coś jak jakiś tam klej do płytek czy coś. Dobra, i teraz jak już jestem tak upieprzony, muszę to ściągnąć, żeby nie zawrócić wiertarki. No właśnie z tym jest tak, kurde, może przydałby się dwie osoby, jedna by sypała, a druga mieszała. Czas mieszania to około 2-3 minuty, tak jak tam pisze na instrukcji. No ale to trochę dłużej schodzi, bo jak właśnie sypie się warstwami, to trochę z tym schodzi. Ale zobaczcie, jakie fajne masełko z tego wyjdzie. Jak to się fajnie nakłada. Trzeba naprawdę dobrze to wymieszać, bo te grudy, tam parę mi się zrobiło wcześniej, niby też dobrze mieszałem. A jednak te grudy były. Tak, widać na obrzeżach wiadra zostaje trochę tego i później się robią takie cyrki. Dobra, sypę dalej. No i znowu muszę założyć rękawiczki. Wam, że taki ciepły dzień, jak ostatnio robiłem, było około 10-12 stopni, to naprawdę ta masa szybko schła. Wiertarko nie daje trochę rady, nie chcę jej przemęczać. A i właśnie jeszcze, tam właśnie pisze, że od 2 chyba do 3 minut, ale to też zależy jakim mieszadłem. Nie wiem jaki oni mają, czy to może jakiś specjalny jest, ale nie ma znaczenia, ważne żeby to wymieszało się porządnie. Dobra, ja sobie to dalej rozmieszam i pokazuję wam.
tak jak widzicie, takie masełko sobie wyszło, fajne. Jakbym miał większą pacę, to bym wkładł większą, ale mam jakąś taką starą, którą i tak ona będzie do wyrzucenia, bo już nic z nią nie zdziałam, także jeżeli będziecie coś podobnie robić jak ja, czy tam inną jakąś masą, to najtańsza jaka jest paca jakaś, żeby tylko to położyć. Dobra, zaczynamy. Ja sobie tu wcześniej już wyczyściłem, ale tu gdzieś mi jeszcze odleciało jak chodziłem. No ważne jest to, żeby ten piach czy jakieś tam ziemię usunąć, żeby ta masa po prostu nie złapała tego piachu i nie nachodziła razem z tym ten piach z tą masą. Gdzieś od tam zaczynam, bo tam tu kończyłem. Tak jak widzicie, to jest brązowe masełko od samego spodu. Tu jadę pierwszy raz, bo tu już mam zrobione, tam będzie później. Chcę, żeby to najpierw sobie przeszło. I od samego spodu sobie nakładam. Jak widzę jakieś dziury, to nie wiadomo, w betonie. Fajna praca, ale plecy trochę bolą. Tylko taki minus tego. No i pogoda, żeby nie padało, dlatego też sobie wziąłem jakieś folie w razie czegoś. Producent podaje, że zużywa się tego 4 kg na metr kwadratowy chyba. Więc jak ja tu obliczyłem, to bym potrzebował u siebie około 4 wiader. Ale no mi tak by wyszły 2,5, bo mi nie starczy na dwa razy na całość, na razie taki odcinek zostanie. Więc tam, gdzie będzie grunt tak narażony mniej na jakieś wody, to po prostu nie dam, bo nie będę kupował wiadra kolejnego i mi zostanie pół, a mniejszych niż 30 kg nie produkują. Tak jak mówię, to jest pierwsza warstwa, dlatego też tak nie trzeba się spuszczać nad tym. Ale żeby to jakoś miało ręce i nogi. Powiedziałem, że to naprawdę szybko schnie, bo wcześniej jak tam robiłem, położyłem, później chciałem jeszcze raz przejechać pacą, bo tam gdzieś jakieś dziury zostawiłem, założyłem, to już się tak robiło. Zresztą pokażę wam później tam. Już tak było zeschnięte, że tak się nie chciało ściągnąć ładnie. To najważniejsze jest, żeby od spodu dobrze dać tą masę od samego spodu. Tą dziurę sobie też wpakuję tu. Już pianką było objechane, ale tym jak dam, to będzie spoko. Dobra.
Ta ściana będzie schłana i krócej, bo tu jest od północy. Dlatego też nie ma jakiegoś dostępu światła. I chcę ją ogarnąć pierwszą. Zresztą muszę, bo nie mam położonego ani razu. Tam już mam położony raz. Tam już przeschło. Nie musi być idealnie prosto, aby nie było tylko jakichś tam grzbietów takich. Bo kolejną warstwę, jak będziemy kłaść, to będzie to przeszkadzało. Właśnie chyba od północy dam dwa razy tak na 100%, bo tutaj będzie właśnie, nie będzie słońca. Ta woda będzie bardziej stała, tym bardziej, że tu jest trochę niżej. A tak jak mówiłem na początku, nie starczy mi, żeby dwa razy wszędzie objechać. Także z tamtej strony, gdzie mi starczy, to dorobię, a gdzie nie, to zostawię na raz. Zresztą zobaczę, gdzie jest więcej grubiej położone. Jakiś grudek wszedł. Jakby ktoś chciał, to mogę podać namiary na firmę, która to sprzedaje. Myślę, że najtaniej mają, bo znalazłem też po 240, 250, nawet po 300 ten sam produkt. Dlatego jakby ktoś chciał, był zainteresowany. Mi się to podoba. Ja jestem za tym, żeby to kłaść. Koszt w porównaniu do całości fundamentu nie jest wysoki. Mam pewność, że ta woda, choć jakoś uniemożliwimy jej po prostu dojścia przez nasze mury. Jeszcze estetycznie sobie poprawiam, gdzie trzeba. Tam jeszcze pod dziurą muszę trochę dać, ale tam jest zabawy trochę. No i dobra, ja sobie to kładę. Dalej nie pokazuję wam. Później jeszcze odpalę kamerę, to wam pokażę, jak wychodzi drugi raz, co będę kładł. No i dobra. Ja już sobie położyłem tą stronę całości, tu było trochę grubiej, bo były takie jakieś tam zadry w fugach cementu, trochę gdzieś tam się beton wylał, jak laliśmy chudziaka, dlatego tu jest trochę tak więcej. Naprawdę fajnie to szybko schnie, bo widać od razu z brązowego idzie na czarne, także ta pierwsza warstwa schnięcia idzie szybko. Ten kawałek położyłem drugi raz, no i powiem wam, że drugi raz, no to jest bajka. Nie ma już tych zadr, idzie ładnie pacą, elegancko. Zaraz wam właśnie pokażę, jak, o tu jak słońce pada, to moment widać, jak się
z tego brązowego czarne robi. Ono nie jest do końca suche, bo to producent przewiduje, że chyba około 2 dni, nie wiem w jakiej temperaturze, ma to schnąć, ale ten wiaterek, który jest i słoneczko, to naprawdę, no tak jak widzicie, tutaj są takie trochę zadry, takie coś, bo to było nierówno. Znaczy nierówno, cement, beton, fugi były i to dlatego. Ja sobie postanowiłem, że daję tu na drugi raz, tu jeszcze jeden kawałek, tą stronę całą, przód później, czy tam jutro, nie wiem jak to wyschnie. A to co mi zostanie, to jadę z tamtej strony i nie jadę do końca, tylko tak gdzieś do połowy, może trochę więcej. No w zależności ile tego towaru zostanie. Bo wiadomo, cały fundament nie będzie przykryty ziemią. Dlatego sobie tak to postanowiłem ogarnąć. Zobaczcie jak ta masa klei. Moment, o, nie można rozkleić rękawiczek. I to jest moim zdaniem trochę wadą, trochę zaletą, ale bardziej chyba zaletą, bo widać jak to naprawdę trzyma i to jest moment, jak to trzyma. Ja sobie to jeszcze raz zamieszałem, warto tam co jakiś czas sobie to przemieszać, ten towarek. Może powiem, o, tu właśnie będę dawał na drugi raz. Zobaczcie, jak to idzie ładnie. Może powiem trochę, jakie to ma wady, jakie ma zalety. Aczkolwiek jakichś tam wad dużo nie widzę w tym produkcie. Oczywiście to nie jest jakaś reklama, ani tego, kto mi to sprzedaje, ani danego produktu. Ja po prostu sobie wybrałem taki i pokazuję wam na takim, bo wiem, że jest dużo firm, które mają takie masy. Ale wracając do tych zalet i do wad, to powiem wam, że jedyną wadą, jaką jest, to jest to, że nie można po tym umyć rąk. Znaczy można, ale ciężko. Zalety, no na pewno tak. Nie śmierdzi ta masa, jest plastyczna, fajnie się układa masełko. Jak to będzie w przyszłości się tutaj zachowywało, to nie wiem. I dodatkowo też fajnie, nie ma tutaj rozpuszczalników żadnych, jest bezrozpuszczalnikowa. A to też jest dużą zaletą, jeżeli na to kładziemy styropian, bo wiadomo, jakby to miało rozpuszczalnik i na to styropian, no to mogłoby trochę przeżreć. No i to jest właśnie, to jest to, że to jest tak mocne, że ja nie mogę po prostu odkleić to samo tu, na pacy. Dotąd było 2 razy. Dobra, tu. No i następnym etapem będzie już ocieplenie fundamentu. Ja mam zakupiony styropian grubości 10, jest to wodoodporny aquastyr, na piankę montażową taką. To też będę, już będę zaczynał chyba jutro nawet. Thank you.
izolacja pozioma z folii i nie obciąłem jej, ale to mi nie przeszkadza za bardzo. Napiszcie w komentarzu, czy stosowaliście coś podobnie, jakie efekty były na przyszłość, jeżeli to już teraz trochę czasu jest, bo nie, pierwszy raz mam styczność z takim czymś, nigdy w życiu nie robiłem. Dobra, tą drugą warstwę to się zajebiście kładzie. Ładnie, słoneczko nam wyszło, chmury się rozejdą, nie będzie padać, już ma być ładna pogoda. W soboty 15 stopni. No i tu jest właśnie jakieś gówno właśnie z tego mi zostało. No teraz dzwoni telefon, ciekawe go odbiorę. I to takie gówno zostanie, to później robi to takie efekty. Oczywiście zwalczamy jakieś tam bąble, które wychodzą, bo przez to sobie może woda łatwo wejść. Aczkolwiek to już jest druga warstwa, gdzie pod tą pierwszą, dajmy na to, nie ma żadnego bąbla i będzie dobrze. Dobra, ja sobie muszę zobaczyć, kto tam dzwoni. Chwila przerwy. Słuchajcie, mi już zostało trochę tego, tej masy. No już pod koniec się ciężko układzie, bo to wszystko to zastyga w tym wiadrze i zostają te takie kawałki suchego. Staram się tego unikać, żeby tego nie zbierać na pace. Warto też mieszać co jakiś czas, mieszadłem to, wtedy cały czas jest takie masełko, jest to plastyczne, bo wiadomo, to już jak dostaje powietrza i jest zmieszane z tym proszkiem. Ten proszek to chyba jakiś klej jest, nie wiem czy to nie jest żywiczny. No to co chwilę to stygnie. Ja sobie też przed chwilą mieszałem, dlatego to też jest takie fajne. Przód jest na dwa razy zrobione, tamten bok jest na dwa razy, tamten bok jest do połowy i tyle co mi starczy, jadę tutaj ten obiekt domu. Garaż zostawiam na później, nie wiem czy mi starczy, nie, może do połowy, ale jadę tylko gdzieś do połowy bloczka z tym. No i tyle, no. Drugi raz to już tak naprawdę fajnie się dokładzie, bo ta powierzchnia jest taka trochę można powiedzieć śliska, równiejsza. I tak to wygląda. Warto dać od samego spodu, to żeby było przy samym spodzie. Dodam jeszcze, że robię to też dlatego, że mam tutaj tereny gliniaste i ta woda lubi sobie tu stać. Dlatego zawsze ta izolacja tutaj coś pomoże, że ta woda sobie nie będzie przechodziła przez ten mur. Wiadomo, tu będzie jeszcze styropian. Ale to tak czy siak daje. No i staram się tak dotąd dawać zafugę tego przedostatniego bloczka. Zawsze jeszcze trochę mi tu wyjdzie.
Impreza fajna, trochę wkurza to klejenie, bo widzicie, ja nie mogę po prostu oderwać palca od drugiego. Tak się to skleja wszystko. Tak samo tu, o, moje rękawiczki. Mam 3 pary rękawiczek, 2 takie zwykłe i jedne. No, jedne te niebieskie, takie medyczne, czy coś takiego. I powiem wam, że i tak jestem upierdzielony. Najlepsze to by było jakieś skórzane do łokcia chyba. To wtedy mamy pewność, że się nie ubrudzimy. Kończę sobie powoli. Ja już skończyłem. Tutaj udało mi się cały ten boczek przejechać do końca i do połowy. Tak to wygląda. Tu jest smarowane raz, tu jest dwa. Nie wiem, czy to widać. Fajnie się tak mieni. Taka masa kauczukowa. Pokażę wam w koło, jak to wyszło. Właśnie tu jest na pół. Jakby dwa razy. Tu tak samo objechałem do połowy. Ten boczek też. Myślę, że tak brakło 5 kg, to bym pojechał po całość. No i tu było już dwa razy. No widać różnica, jaka jest między dwa. Do połowy pod garaż, tu jest na dwa razy. No i tak to wyszło. Napiszcie, co o tym myślicie, czy warto, czy nie warto, czy też stosowaliście takie coś, czy dawaliście tylko jakiś izohan, czy jakiś desterbi, coś w tym stylu, takie rzeczy. Zobaczcie moje wcześniejsze filmy. No i ja się żegnam. Dajcie suba, siemanko.